A więc witamy w naszej telewizji pierwszego bohatera, Adrian Bydłowski, chyba jeden z najbardziej znanych zawodników Polonii, bardzo doświadczony bramkarz. Jak pan ocenia to dzisiejsze spotkanie, bo trochę widzieliśmy z trybun nerwów. Nerwów było wiele, aczkolwiek na własne życzenie, bo uważam, że mieliśmy dzisiaj mnóstwo sytuacji, żeby ten mecz wygrać, remisujemy. Dla nas ten remis to jest jak porażka, nie oszukujmy się. No, drużyna z Boronga tak naprawdę wyszła 3, może 4 razy z kontratakiem i strzelała nam 2 bramki, tak? A my mamy mnóstwo tych sytuacji. Ale mam nadzieję, że jako drużyna się nie podłamiemy teraz po tym remisie i będziemy dalej walczyć o awans. To jest nasz cel, aczkolwiek rywalizacja jest bardzo duża. Jak tutaj jechaliście, wiedzieliście, że Huragan jest jedynym niepokonanym zespołem w obu klasach okręgowych, w pierwszej i w drugiej. To się dzisiaj potwierdziło. Huragan grał też mecz w środę, być może trochę fizycznie to ich kosztowało, no ale wy nastawiliście na 3 punkty. No na pewno się nastawiliśmy na 3 punkty, aczkolwiek Huragan tak naprawdę od chyba momentu przegrania z nami tego pierwszego meczu na jesień bardzo dobrze zareagował i od tamtej pory nie wiem, czy raz może przegrali, albo i bez porażki, tak? Także no, wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na ciężki teren przede wszystkim, ale tak jak wspomniałem, myślę, że no, powinniśmy wywieźć 3 punkty stąd, no, patrząc na sytuacje stworzone przez nas i przez Huragan. Dziękuję bardzo, to był Adrian Bydłowski, bramkarz Polonii Pasłyk. Dziękuję. Huragan zremisował 2-2 w meczu na szczycie dzisiaj kolejka na szczycie w Morągu, trenerze. Był to dość emocjonujący mecz, bardzo dużo sytuacji podbramkowych. Jak trener dzisiaj oceni mecz? Powiem tak, weszliśmy w mecz dobrze, bo strzeliśmy bramkę, ale no, chyba każdy, kto był dzisiaj, powie, że no, pierwszą połowę to bym tak nazwał w cudzysłowie połowa szczęścia, tak? Dużo sytuacji i to jeszcze trzeba dodać klarownych, bo to nie ma co umieszczać zespołowi z Pasłynka, klarownych sytuacji na wyrównanie, ale schodzimy do przerwy 1-0. Po przerwie bym powiedział, wyrównał się mecz, my mieliśmy mniej sytuacji, ale po jednej z kontry na 2-1 strzelamy. Dostajemy bramkę ze stałego fragmentu. Myślę, że jakby dla widza takiego postronnego, myślę, że remis chyba dzisiaj sprawiedliwy. No i co, no my możemy się tylko cieszyć. Oczywiście, że jesteśmy dalej niepokonani, chociaż ciężko się cieszyć z remisu. Ale no, pracujemy dalej, no przecież ani nikomu tutaj, ja jako trener czy w klubie głowy urwą, na pewno też gdzieś zawodnicy odczuwali środowy mecz, bo też środowy ciężki, w ciężkich warunkach, ciężkie boisko, ale to jest taka rzeczywistość, ale to nie jest, broń Boże, żebyśmy się, ja jako trener, usprawiedliwiał i tak dalej, tak? No, można wrócić choćby do sytuacji, było dużo kontrowersyjnych ze Spalonem, gdzieś tam mówią, że karny przed karnym, mnie jako trenera nie do końca to interesuje, tak się mecz skończył, ja bardziej skupiam się na swojej drużynie, na Morągu i dalej będziemy pracować. Zostało nam 6 kolejek i walczymy o każde punkty, będziemy walczyć. To był trener Tomasz Sambur, a ja przypomnę, że następny mecz też gramy u siebie w następną sobotę z Kormoranem. Zapraszamy kibiców na mecz następna sobota, także w Morągu. Dziękuję ślicznie. No i ostatni nasz rozmówca dzisiaj, trener Krzysztof Machiński, zresztą trenował Huragan Morąg w przeszłości. Trenerze, remisujecie, tak jak Adrian Bydłowski wcześniej powiedział przed naszymi kamerami, na ciężkim terenie w Morągu 2-2, ale on żałował tego remisu. Jak ocenia to trener? No, oczywiście, że żałujemy tego remisu, bo sytuacji mieliśmy takich na podwyższenie w wyniku. Dla nas 3-4. W pierwszej połowie, w drugiej całkowita dominacja, Huragan może 2 razy w naszym polu karnym i niestety, ale stracimy bramkę na 2-1. I tutaj główny problem w tym, że my za mało cierpliwie chcieliśmy tą piłkę sprowadzić do bramki Huraganu, a takimi chaotycznymi zagraniami nie przynosiło to żadnego efektu, także możemy być tylko sami z siebie niezadowoleni, bo tak naprawdę to dzisiaj Huragan nie pokazał zbyt dużo,
a zgarnął punkt i może być z tego zadowolony. Trenerze, tak zapytam się może trochę przewrotnie, trochę siwych włosów nie przybyło, bo nerwowo było na ławce, żółtą kartką został także trener ukarany. Znaczy ukarany byłem za to, że no, po prostu powiedziałem zbyt niegrzecznie do swojego zawodnika, no bo po prostu pewne rzeczy trzeba sobie czasami też po męsku wyjaśnić, bo no, jeżeli popełniamy błędy w ofensywie i nie wyciągamy z tego wniosków, no to można by się z tego tytułu zdenerwować. Teraz bezpośrednie mecze z Zatoką gracie, z Sokołem Ostróda, no to będą rywale, którzy także chcą awansować. Cel jest jeden, trenerze, Polonia chce awansować. Za to bym już graliśmy, przegraliśmy, mamy decydujące mecze z Nidzicą i z Ostródą, za dwie kolejki gramy z Ostródą, później jedziemy do Nidzicy i pewnie w tym momencie zadecyduje się, kto z tej trójki awansuje bezpośrednio, a kto będzie grał. Dziękuję bardzo, to był trener Polonii, pan Krzysztof Machiński. Dziękuję.